Witam wszystkich serdecznie na kanale Falslot Polska, z tej strony standardowo Damian i dzisiaj zapraszam Was na krótki materiał, w którym sobie wspólnie obejrzymy nową wersję kontrolera CNC Blackbox X32 od firmy OpenBlitz. Zapraszam. Jak zapewne część z Was już wie, pojawił się nowy sterownik, właściwie nowa wersja, druga wersja sterownika Blackbox, którego mamy tutaj. I myślę, że jako jedni z pierwszych w ogóle pokazujemy, jak wygląda nowy sterownik właśnie w materiale wideo, dlatego tym bardziej się cieszę. Ja sobie przygotowałem, jak widzicie tutaj, dwa pudełka. W jednym z tych pudełek jest nasz stary Blackbox, ten najczęściej do tej pory wykorzystywany przy hobbystycznych frezarkach CNC, które oferujemy. No i nasz nowy sterownik Blackbox X32, którego za chwilę sobie wspólnie otworzymy. Ten materiał wideo będzie taką krótką prezentacją tego sterownika, wstępną prezentacją, bo na pewno nakręcę kolejny materiał, gdzie pokażę Wam jeszcze więcej i dowiecie się jeszcze więcej na temat sterownika Blackbox, a dzisiaj coś w formie takiego odpakowania naszego Blackboxa zrobimy, żebyście widzieli, z czym go dostajemy i jak on wygląda. Tak więc nie przedłużając, zaczynamy. Na samym początku porównamy sobie te dwa Blackboxy. Jak widzicie, opakowania są niemalże identyczne. Jedyna różnica polega na tym, że tutaj na dole mamy naklejkę, gdzie jest napisane X32 i wskazuje to na to, że mamy do czynienia już z nowym sterownikiem. Odpakujmy sobie od razu naszego nowego Blackboxa, a później sobie go porównamy jeszcze tak gabarytowo z tym starym Blackboxem. Jak widzicie, opakowanie wygląda w ten sposób. Tak jak powiedziałem, w dolnej części mamy X32, reszta jest ładna, estetyczna, czarna. Powiem Wam szczerze, ja liczyłem na to, że go otworzę jako pierwszy, ale zanim dojechałem do firmy, już go Szymon złapał, już go otworzył, tak więc musiałem wszystko spakować z powrotem do środka, żebyśmy mogli taki film nakręcić, więc mam nadzieję, że tam w środku mniej więcej to wszystko jest tak samo, jak dostajemy od producenta. Otwieramy opakowanie i od razu tutaj mamy piankę wypełniającą, żeby go nie uszkodzić, ale to sobie przesuńmy, to jest nieważne. Na opakowaniu, tak jak w przypadku każdego Blackboxa, widzimy, z czego się on składa, jak jest złożony, oraz kod kreskowy do dokumentacji, tak żebyśmy mogli poznać szczegóły, jeżeli ktoś by chciał coś więcej się dowiedzieć. Ale o tym też dzisiaj nie będziemy dużo mówić. I tutaj jest nasz główny bohater, Blackbox X32. Jak widzicie, wygląda on inaczej niż ten klasyczny stary, nazwę go stary, chociaż taki stary nie jest, no ale niż poprzednik. Wygląda on inaczej, na pewno się różni ilością złącz, ilością diod i możliwościami, jakie ten sterownik ma. Tak jak powiedziałem, w tym materiale go sobie podłączać nie będziemy, to zostawię na kolejny materiał. Dzisiaj krótka prezentacja. Co jeszcze mamy w opakowaniu oprócz Blackboxa? Kiedy sobie podniesiemy tutaj te kartoniki, powyjmujemy je wszystkie. Tutaj w wersji, którą my mamy, którą prezentuję, mamy od razu przewód do podłączenia interfejsu do Blackboxa, ponieważ ten przewód jest inny. Jak widzicie, tutaj mamy złącze RJ, które umieszczamy również w tym miejscu, w samym Blackboxie. W klasycznym Blackboxie inaczej wyglądało to złącze, dlatego my od razu zamówiliśmy sobie przewód umożliwiający podłączenie interfejsu. Oprócz tego znajdujemy oczywiście, o, to może od dna zaczniemy, kartę SD, ponieważ w tym Blackboxie możemy korzystać z karty SD, zapisywać pliki. To będzie bardzo przydatne, myślę, ale o tym też Wam powiem. O, zobaczcie, tutaj nawet OpenBlitz zadbał o to, żeby było logo na karcie SD. 4-gigowa karta SD. Trytki w zestawie do połączenia kabli. Oczywiście w worku obok mamy przewód USB. Mamy peszel, tak żeby sobie przewody jeszcze gdzieś tam od Blackboxa pochować. Mamy również klucze imbusowe, śrubki, tinaty. I tutaj jeszcze na samym dnie widzimy zworkę, która będzie nam potrzebna do ewentualnych zmian, jeżeli byśmy tego Blackboxa otwierali, ale to też gdzieś bardziej do
użytkowników zaawansowanych. Ważne, żebyście wiedzieli, że taka zworka jest, więc żeby jej sobie nie wyrzucić. Skoro odpakowaliśmy już nowego Blackboxa, to porównajmy sobie go mniej więcej gabarytowo, chociaż tak wizualnie, bo nie będziemy go mierzyli, z naszym starym Blackboxem. Stary Blackbox był bardzo podobnie zapakowany, jak widzicie, tak samo schemat złożenia naszego, tak samo kod QR do zeskanowania, wypełniacz, no i nasz Blackbox, którego znaliście do tej pory, klasyczny. Zamkniemy sobie to pudełko, żeby nam to nie przeszkadzało i sobie go krótko porównamy. Jak widzicie, to też sobie przesuńmy, jak widzicie, Blackboxy naprawdę niewiele się od siebie różnią. Myślę, że one są tych samych wręcz wymiarów. Na pewno plecki będą identyczne, ewentualnie dłuższe, tak, ale rozstaw plecków jest taki sam. Tutaj sobie obróćmy tymi samymi stronami, żebyście mieli porównanie ewentualnie z łącz. Jak widzicie, tutaj mamy ten sam wymiar, jeżeli chodzi o wysokość, jest niemalże identycznie. Szerokość, jak już widzieliście, w ten sposób też jest niemalże identyczna, tak więc tutaj różnic dużych na pewno nie mamy. Porównajmy sobie krótko, szybko tak naprawdę złącza, które są widoczne. Z jednej strony, jak widzicie, mamy złącza do podłączenia, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale tutaj jest złącze pod proba, pod te trzy złącza śrubowe są pod zaciski dla krańcówek, no i cztery złącza dla silników X, Y, Z, dwa razy Y. Ewentualnie w tym nowym Blackboxie już możemy sobie tutaj podobno, jeszcze nie testowałem, ale rozdzielić, czyli zrobić X, Y1, Z i często kolejna oś nazywana jest 8A, więc tutaj mamy identyczne złącza. Z lewej strony, jak widzicie, u góry jest ten nowy Blackbox, na dole stary. Tutaj mamy jedną różnicę, jest tu gniazdo na karty SD, które sobie później wykorzystamy. Bardzo dużo różnic widzimy w tej części, w drugiej części, po drugiej stronie naszego Blackboxa, no bo tak, złącze USB mamy takie samo. Tutaj mamy inne zupełnie złącze do podłączenia, czyli tą RJ-kę, do podłączenia naszego interfejsu. Złącze DOR, złącze zasilające. Znowu powtórzę, u góry mamy nowego Blackboxa. To, co jest na pewno zmianą, mamy tutaj dwa złącza pod przekaźnik. Tu mieliśmy jedno złącze pod przekaźnik. Tutaj mieliśmy złącze toolhead w starym, a tutaj nie mamy tego złącza, to znaczy jest, ale jest trochę inaczej rozbudowane. Jeszcze od razu powiem, w starym mieliśmy chłodzenie, no i tutaj złącza pod serwo. Za to w tym nowym naszym Blackboxie, oczywiście taki bardziej szczegółowy opis też znajdziecie u nas na stronie, ale jak widzicie, mamy dwa przekaźniki, złącze 0,10 V, złącze do podłączenia narzędzia, na przykład falownika wrzeciona, jak dobrze pamiętam, tutaj możemy to sobie wykorzystać, złącze PWM, złącze do chłodzenia, jeszcze raz to już pokazywałem, złącze do zasilania 24V, mamy złącze do podłączenia serwa, złącze dla wyłącznika bezpieczeństwa albo ewentualnie drzwiczek, jeżeli ktoś by miał przy swojej maszynie zamiast wyłącznika bezpieczeństwa. No i prawa strona naszego Blackboxa, też różnice są teoretycznie niewielkie, ale są. Włącznik główny, czyli tutaj mamy starego znowu Blackboxa, nowego Blackboxa X32. Jak widzicie, mamy tutaj więcej diod, które nas informują o działaniu różnych funkcji. DOR, tool on, tu mamy PWM, chłodzenie, proba, więc tych złącz jest więcej, bo tutaj mieliśmy tylko włączone, tool on, jeżeli chodzi o narzędzie, chłodzenie, proba i że załączone są nasze silniki, że funkcjonują, nie? Więc tutaj też mamy sporo różnic. Dwa nowe przyciski, tutaj mod i reset. W starym mieliśmy tylko reset. To wszystko my sobie omówimy na pewno w kolejnym materiale wideo, gdzie podłączymy sobie wspólnie naszego nowego Blackboxa. A jak wiecie, podłączenie Blackboxa jest o tyle przyjemne, że wystarczy tak naprawdę pod zaciski śrubowe, które sobie można stąd wyjąć, podłączyć przewody na przykład silnika krokowego, czy krańcówek, czy jakiegoś innego narzędzia, które chcemy obsługiwać i będziemy mogli w niedługim czasie uruchomić sobie nasze urządzenie. Jeszcze, żeby ten materiał nie zakończyć tak aż szybko, to Wam pokażę również, jak ten Blackbox wygląda po podłączeniu. Ja sobie tutaj przygotowałem tylko przewód USB, podłączymy sobie go pod złącze. Tutaj przewód mam podłączony oczywiście
do komputera i jak widzicie nasz nowy blackbox, tutaj mamy diodę, która się świeci na zielono. Zobaczymy, czy ona podczas pracy będzie zmieniała kolor. Tutaj też nam się dioda zapaliła, więc tak naprawdę w ten sposób wygląda nasz podłączony blackbox na samym początku. I jeszcze taka krótka informacja dla osób, które jeszcze tego nie widziały. Jak widzicie, mamy tutaj nową wersję oprogramowania OpenBlizz Control. To jest wersja 1.0.338. Ja tą wersję mam pobraną. Jak widzicie, jest ona, można sobie ustawić czarny motyw, bo standardowo biały motyw, ten jasny motyw, teraz jest czarny motyw. Ja osobiście wolę te czarne motywy. No i po podłączeniu naszego blackboxa wybieramy sobie odpowiednie złącze USB i jak widzicie, tak naprawdę już mamy go gotowego do pracy. Oczywiście nie podłączone silniki i tak dalej, ale nasz sterownik podłączył się do naszego komputera i możemy nim sterować. No i to, co jest najciekawsze, to to, że nie będziemy musieli go tak naprawdę sobie podłączyć po USB, bo będziemy mogli go dodać do naszej sieci Wi-Fi i sterować nim, że tak powiem, zdalnie. Więc to jest na pewno bardzo ciekawa opcja, którą mam nadzieję w ciągu kilku dni Wam pokażę. Tak więc zapraszam Was oczywiście do subskrybowania naszego kanału, bo wkrótce nagram materiał, w którym podłączymy sobie silniki, krańcówki, zasilanie do naszego nowego blackboxa X32 i pokażę Wam, jak go na pewno dodać do sieci oraz może kilka dodatkowych ciekawych funkcji. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do zobaczenia wkrótce.